Kino za rogiem Jutrzenka we Wleniu jest to wielkie kino w małym wydaniu. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród mieszkańców. Jest niedrogie w obsłudze, niedrogie w przygotowaniu, w adaptacji sali na prawdziwą estetykę kina z prawdziwym audiowizualnym sprzętem kinowym, z całym anturażem, z wszystkim tym, co proponuje kino. I bilet do kina kosztuje zawsze 5 zł, a widzowie mają ostateczny wpływ na to, jaki film obejrzą z biblioteki kina. Przychodzą i mogą dokładnie powiedzieć, co dzisiaj oglądamy. Zawsze jest problem z tym, w jaki sposób udowodnić, uzasadnić, że małe kino 20-30 osobowe może być absolutnie prawdziwym kinem, tak małym, ale tak samo dobrym w sensie jakości technicznej, efektu kinowego, jak kino duże. I organizujemy w miejscach, które uznajemy za nasze najlepsze kina, dla samorządów, dla burmistrzów, wójtów, dyrektorów domów kultury i wielu innych osób takie spotkania, żeby mogli sami sprawdzić, czy rzeczywiście taka placówka kulturalna u nich jest, żeby powstała, czy to jest tak, jak mówimy. Włodarze gmin z Wielkopolski chcieliby podobne kina utworzyć na swoim terenie. Już ja zastanawiam się, tak jak to pani Ania mówiła, kiedy wróciła z Kowar, kiedy zobaczyła po raz pierwszy, co ja zrobię, jak wrócę do swojej gminy, bo to musi się skończyć realizacją. Efekty samego projektu są. Liczę na to, że pewnie ma szansę dobrze zafunkcjonować również i w Wielkopolsce, zwłaszcza w małych miejscowościach. Gmina Krzybin taką miejscowością, taką gminą jest, gminą miejsko-wiejską, gdzie miasto ma 1600 mieszkańców, a gmina 10 tysięcy mieszkańców. Podobne kina zlokalizowane są w Krzeszowie i Kowarach. W najbliższej przyszłości otwierane będą kolejne, również na Dolnym Śląsku.